Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Nissan Juke drugiej generacji, czyli auto produkowane od 2019 roku. Crossover z segmentu B, właściwie na pograniczu BC, pięciodrzwiowy, oferowane z sześciobiegową manualną skrzynią oraz siedmiobiegowym automatem. Napęd naprzód, długość samochodu to 421 cm, szerokość 180, wysokość 159 i rozstaw osi 263 cm, bagażnik 422 litry. Konkurent takich aut jak Kia Stonic, Mazda CX3, Peugeot 2008, Sea Arona, Skoda Kamiq, Volkswagen T-Cross czy Fiat 500X. Wszystkie te samochody były omówione praktycznie na kanale przeze mnie. Auto oferowane w kilku wersjach wyposażenia, m.in. Wizja, Accenta, N-Connect, N-Design, Tecna, wersje limitowane, Enigma, różniąca się m.in. lakierowaniem głównie i dużymi kołami. Co można powiedzieć o samym, to takie dane techniczne, podstawowe, jak przy każdym samochodzie. Co można powiedzieć o samym Nissanie Juke drugiej generacji? No, auto nawiązuje do poprzednika, aczkolwiek znacząco uległo modyfikacji. Szczególnie przednia część nadwozia oczywiście jest podobna do poprzednika, ale różni się. Tak samo tył, tylne lampy, przednie lampy. Tutaj charakterystyczna sylwetka, nakładki, zderzaków, nadkoli, progów. To wszystko powoduje, że auto wygląda dosyć nowocześnie i znacząco lepiej od poprzednika. Co do wnętrza. Wnętrze, dosyć dobre materiały w środku, dobre wyposażenie, już podstawowe w wersjach wyposażeniowych. Ilość miejsca w środku na przedniej kanapie jest na szerokość, na wysokość wystarczająca. Z tyłu tego miejsca jest przeciętnie jak na segment B, C pogranicza crossovera, ale wystarczająco. Bagażnik wystarczający według mnie, 422 litry, spokojnie pomieści, jest dosyć kształtnym bagażnikiem, podnoszona klapa tylna, składana kanapa, oparcie. Także powoduje, że możemy przewieźć znacząco więcej. Co do wnętrza, tak jak powiedziałem, charakterystyczna kierownica z przyciskami dla Nissana, konsola środkowa dosyć szeroka, ekran multimedialny na środku wystający, materiały, tak jak powiedziałem, dosyć dobrej jakości. Co do silników, no to tutaj tych silników za dużo nie było. Większość aut ma silnik 1.0 DIG-T o mocy 117 koni. Turbo doładowana jednostka, oczywiście jest to omawiana przeze mnie, ja się tutaj nie będę rozwodził. Możliwość także łączenia z automatem, z automatyczną skrzynią dwusprzęgłową. Średnie spalanie w okolicach 6-7 litrów, przyspieszenie w okolicach 10 sekund do setki. Po modyfikacji, później w późniejszym okresie był ten silnik, miał trochę mniejszą moc. Doszła także hybryda 1.6 o mocy 143 konie. Tutaj dodatkowo oczywiście jest silnik elektryczny, rozpędza się w okolicach 10 sekund i średnie spalanie w okolicach 5 litrów. Także ilość wersji silnikowych jest znikoma. Większość oczywiście ma silnik 1.0 DIG-T. Także tutaj tak to wygląda. Co do wyboru silnika, no nie ma wyboru, czyli zostaje ten silnik 1.0 DIG-T. Jak ktoś szuka hybrydy, no to może wybrać też ten silnik 1.6. Co do zalet Nissana Juke drugiej generacji, Dosyć dobre materiały, na pewno stylistyka nadwozia z zewnątrz jest zaletą, nietuzinkowe kształty nadwozia, charakterystyczne przetłoczenia, duża ilość wersji wyposażeniowych, dosyć bogate wyposażenie. Co do wad, to niektórzy narzekają na ilość miejsca w środku. Mała ilość wersji silnikowych. To, co jest zaletą, stylistyka dla niektórych może być wadą, ale to jest już kwestia gustu. Co do awaryjności jakichś usterek, na pewno trzeba zwrócić uwagę na działanie elektroniki, wyposażenia. Auto jest dosyć młode. Warto zwrócić także uwagę, jeżeli kupujemy auto używane, na działanie wszelkiego wyposażenia elektroniki, działanie automatycznej skrzyni, jeżeli mamy takie, gdyż jest to skrzynia dwusprzęgłowa i jeżeli auto ma już spory przebieg, niestety może wymagać już interwencji, jakichś napraw, szczególnie jak ktoś jeździł po mieście. Te skrzynie dosyć szybko potrafią się zużyć, szczególnie sprzęgła, jak także układ mechatroniczny. Co do innych jakichś awarii, no tutaj silniki turbo doładowane, trzeba zwrócić uwagę na wszelakie wycieki, eksploatację, regularną wymianę oleju. Także tak to wygląda. Co do sytuacji rynkowej, to patrząc na teraz, mam akurat włączone to najtańsze egzemplarze, z tego co widzę, możemy kupić z 2019 roku w cenie w okolicach 65-70 tysięcy. Mniej więcej taka jest cena. Aczkolwiek tutaj jest też że tak powiem, nagmatwane, dlatego że część ludzi sprzedaje, tu już widzę jeden, dwa błędy, sprzedaje auto. Stary model sprzedaje jako nowy. A łatwo to odróżnić, dlatego że nowy model ma takie wąskie te lampy LEDowe i nie wystają te lampy na maskę, tak jak w poprzednim modelu, tylko są wbudowane, że tak powiem, w zderzak. Czyli już tutaj mamy pomyłkę ewidentną. Najtańsze egzemplarze w okolicach 70-75 tysięcy. Będą to oczywiście auta. Możemy kupić bez problemu krajowy samochód bezwypadkowy. Przebieg, no tutaj w okolicach do 100 tysięcy, im mniejszy przebieg, tym ta cena rośnie, nawet w okolice 80-90 tysięcy. Ja tutaj jeszcze zobaczę, i za ile możemy kupić najtańszy nowy egzemplarz w okolicach 104 tysięcy. Samochody dostępne od ręki, najtańszy w okolicach 105 tysięcy kosztuje, także to jest kwestia dyskusyjna odnośnie kupowania używki w cenie tam 3-letniej, w cenie 90 prawie nowego auta tak naprawdę. Tak to wygląda. Podsumowując, ciekawy przedstawiciel segmentu crossoverów, ciekawe, duża ilość wersji wyposażeniowych, duża ilość samochodów krajowych, bezwypadkowych z polskich salonów, mała ilość wersji silnikowych, dla niektórych może być to kłopot. Aczkolwiek sam samochód na pewno warty rozważenia, jeżeli szukamy kompaktowego, miejskiego crossovera, to jak najbardziej polecam się przyjrzeć Nissanowi Juke'owi drugiej generacji. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia do następnego odcinka, pozdrawiam.